tu się dzieją niebywałe rzeczy każdy dzień. To niespodzianka, łapie jak największy skarb. A najlepiej, kiedy mamy siebie, to się czuje. Chcemy po swojemu żyć, tortu w porcję śmiało chwyć. Otóż szmak, czarów, cud, miód, błysk, blask. Nie ma to jak natura. Ociekam szczęściem jak dojrzałe jabłko, prowadząc kłusujące kuce na nasz pierwszy biwak. Czas rozprostować kopytka i ubrudzić je ziemią. O nie, co się stało, Rarity? Wielkie nieba, zapomniałam spakować sprzęt. O! Podzielimy się. O, jakaś ty rozkoszna, skarbie. Chodziło mi o sprzęt do glampingu. Campingu w blasku, wygodzie i brokacie. Z wygodnym materacem, złotą wanną i przenośnym generatorem zasilającym piękną lampkę. No same podstawy. Ale zbędne na łonie natury. Po co ci lampy w... prawdziwej dziczy, gdzie noce są tak ciemne, że widać nawet najmniejszą gwiazdkę na niebie. Przestańmy tyle o tym gadać i ruszajmy na biwak! A masz w ogóle pojęcie, dokąd biegniesz, Pinki? Nie, ale tak się cieszę, że dłużej nie wytrzymam! Po biwaku krąży plota! Po biwaku krąży plota! Że odznaka jest ze złota! Że odznaka jest ze złota! Mały kret aż zachichotał! Mały kret aż zachichotał! To kret? Spokojnie, strach jest w twojej głowie. Ale woda jest nawet w uszach i to prawdziwa! Kłusujący kucołańcuch! Jak się czujesz? Mokra, ale żywa. Na pompę! Rainbow! Skoro jesteśmy mokre, czas na... Idealne miejsce na nocleg. O, wspaniała wiadomość, skarbie. Daj mi znać, kiedy skończycie. Tymczasem poprawię sobie grzywę. Wszystkie musimy pomóc, bo inaczej nie zgarniemy odznaki. Masz świętą rację, Fluttershy. Twilight, Pinky i Rainbow Dash, wy trzy rozłożycie namioty. Fluttershy i Rarity pomogą mi rozniecić ogień. Ja? Przecież nie potrafię. Że nie da się tego zrobić łatwiej. Mistrzyni instrukcji? Ja muszę zrobić obliczenia. Kalkulator. O! Według moich obliczeń potrzeba nam jeszcze 7 kucyków, żeby postawić namiot. A ja mam chyba lepszy pomysł. Ciężko to było śledzić, no bo stoją na śledziach. O, nie żonglowałam, odkąd opuściłam rewie, ale zawsze mogę spróbować. Uderz kamieniami o siebie. To wytworzy iskrę. W porządku. Czuję, że boisz się sparzyć. Daj z siebie wszystko. Skarby, nie wszystkie kucyki nadają się do biwakowania. A to akurat straszne bzdury. O, gdybym miała mój glampingowy sprzęt i mój wygodny materacyk. Albo chociaż własną lampę. Spokojnie, biwakowanie polega na przekraczaniu własnych granic. A to wychodzi ci świetnie. Naprawdę? Tak, przecież poszłaś z nami na biwak. Tak, wiem, że było ciężko. A może nawet i strasznie, ale jestem z ciebie dumna. Ja też. Ale przecież wpadłam do rzeki. I się z niej wydostałaś. I pływałaś w stawie. I poszłaś na spacer do lasu. Wszystko bez twojego sprzętu glampingowego. Widzisz? Doskonale ci idzie. No to co powiesz? Trzaśniesz kamieniami i odpalisz ognisko? Thank you.
stworzona, by zostać twardą biwakowiczką. A ja do tego, by przygotować jedzenie z nad ogniska. Nie ma to jak natura. Uwielbiam mój nowy sprzęt. Moje oczy! Nic nie widzę! Tak między nami, to nie lubię ciemności. Okej, zluzujcie lejce. Nie wpadajcie w panikę, dopóki nie dowiemy się, co z prądem. Przyda nam się troszeczkę sztucznego słoneczka. Podłączył coś do kontaktu i zobaczył snopiskier? Nie. Tu wszystko raczej przygasło. Fajniutko, jasne. Aha, tak, u mnie jednak też nic nie było. Dobrze wiedzieć. O, pan elektryk może przyjechać dopiero za godzinę. Zadajmy, kochane. Możemy tu siedzieć i się denerwować na awarię prądu, albo próbować niezwykłą magią eliksirów stać się elektryczkami. Albo możemy świetnie się zabawić. Opowiadając historię! Właściwie to może być super fajne! Ja zacznę. Mam naprawdę dobrą historię. Pamiętacie, jak upiekłyśmy 27-warstwową babeczkę? O! To był zwyczajny dzień. Wszystkie kucyki świetnie się bawiły. I piekły ciacha. Więcej warstw! Mamy za mało warstw! O nie! Ma idealny kształt! A jednak idealna babeczka zmieniła się w idealny chaos! Czekaj, czekaj, czekaj! Zrobiłaś z tego jakiś kulinarny koszmar! Wcale nie było strasznie! Oto, co zdarzyło się naprawdę! Kucyki galopem! Discord piecze swoje słynne babeczki z lawą! Nie dajmy mu z nami wygrać! No halo! To jest niedorzeczne! Wszystkie wasze historie są pełne nieścisłości. Okej, mów jak było naprawdę! To był słoneczny, piękny dzień. Wspólnie piekłyśmy ciasto. Wlałam do miski 4 jajka, 2 szklanki mleka, wsypałam mąkę, małą szczyptę magii i dosłownie cały worek cukru. Jestem na granicy omdlenia. Słabo mi od tych szczegółów. To nawet nie była historia, tylko bardzo dokładny przepis na babeczki. No, bardzo przepraszam za moją prawdomówność. Skoro tak, to może uraczysz nas swoją wersją. Ach, z przyjemnością i werwą. Był to bowiem dzień, gdy podobnie jak dzisiaj, jazz był w modzie. Za 2 godziny miałam grać w posiadłości Jaya na East Egg. Skąd mogłam wiedzieć, że jego dawna miłość Daffodil mieszkała po drodze? W każdym razie nie miałam pojęcia, gdzie zniknął mój diamentowy naszyjnik. Nie ten całkiem cenny, tylko naprawdę cenny. O, próbowałam odtworzyć moje kroki, począwszy od lasu. Gdzie mój naszyjnik? A gdzie... Rarity! To nie jest nasza historia! Moja jest bardziej interesująca. Ale my opowiadałyśmy o 27-warstwowej babeczce. Teraz, jak o tym myślę, warstw było chyba 30. Już całkiem mi się pomieszało, czy chodziło o 27 babeczek z jedną warstwą? Przecież mówiłam wyraźnie o wielkiej babeczce z 27 warstwami. Nie wygrałyśmy czegoś? Nagrody za najszybsze pieczenie. Taka nagroda nie istnieje. Widzę też moją łapę. Szybko! Odłączcie mikser i blender! Woo!
Jeżeli zapamiętamy wspólny dzień przyjaciółek, szczegóły tak naprawdę nic nie znaczą. Na wszelki wypadek wszystko spisuję w razie awarii. To był najlepszy dzień ze wszystkich!